Albert jest w szoku, że tyle osób uwierzyło, że mógł coś zrobić Anecie. Nie wie, jak przekonać Janka i innych uczniów, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Co ty robisz? Masz ostatni... Gdzie ona jest? Masz ostatni czas, żeby powiedzieć co... prawdę. Ale ja nic nie wiem. Gdzie ona jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie ona jest, do cholery? Natychmiast nie... przestańcie! Co się tutaj dzieje? Albo się rozchodzicie, albo dzwonię po policję. Czy wyście powariowali? On wie, gdzie jest Aneta. Nieprawda, on kłamie. Ja już z tobą na ten temat rozmawiałam i nie zamierzam się powtarzać. Janek, Aneta się znalazła. Szuka się wszędzie. Jak to? Gdzie jest? Chodź. Aneta? Janek jest. Aneta! Hej! Aneta, wszystko dobrze? Jak się czujesz? Normalnie. Ale jak to? Gdzie Albert cię trzymał? A wy dalej o tym? Nieźle ich skręciłeś. Gdzie ty byłaś? Co się z tobą działo? Nic się ze mną nie działo. Rodzice mnie wkurzyli, dlatego zniknęłam na kilka dni. Siedziałam w domku babci Jessiki. No ale znudziło mi się, więc jestem. No i Jessica o wszystkim wiedziała? No tak. Jak? Przecież ona nam opowiadała, że ty się bałaś Alberta, że on za tobą łaził. Jessica, dlaczego ty to zrobiłaś? Ja nic takiego nie powiedziałam i nawet nie wiedziałam w sumie, że ona była u mnie na działce. No nie rób ze mnie teraz kretynki. Dobrze widziałaś, że tam jestem. A Alberta wkręciłaś dlatego, że go nie lubisz. Zamknij się. Czy ciebie pogięło? Oni chcieli mnie tu zlinczować. Dobrze, dosyć tego. Dziewczyny, idziemy do dyrektora. Co? Ja wiele rzeczy widziałam, ale wasza głupota przekracza wszelkie granice. Mogłyście doprowadzić do tragedii. Ale to przecież wina Jessiki. Słuchaj, to ty uciekłaś z domu, bo rodzice cię odcięli od hajsu. Dosyć, idziemy. Proszę. Aneta, wiesz co? Koniec z nami. Ej, co ty się właśnie odwaliło? Nie. Nie dość, że Aneta okazała się beznadziejną koleżanką i wszystko wygadała, to teraz wszyscy wiedzą, że wrobiłam Alberta. A ja przecież nie chciałam mu zrobić poważnej krzywdy, chciałam mu tylko zrobić troszkę na złość. Bez sensu to wszystko wyszło.